Cześć! W tym filmie otwieram dla Was kalendarze adwentowe, ale dla dzieci. Także zapraszam do filmu, będziemy wspólnie otwierać okienko po okienku. Zawsze z ciekawością oglądałam otwieranie kalendarzy adwentowych, no i w sumie pomyślałam, dlaczego nie nagrać na przykład otwarcie takich gotowych kalendarzy adwentowych. Na moim kanale co roku możecie znaleźć moje kalendarze DIY, natomiast wiem, że nie każdy ma tyle czasu i przestrzeni, aby samodzielnie tworzyć i komponować takie kalendarze, więc oto otwieramy, sprawdzamy, czy warto, czy nie warto i co zawierają w ogóle takie kalendarze. Sama jestem ciekawa, bo nigdy nie miałam żadnego gotowego kalendarza adwentowego. Jeżeli takie treści Wam się podobają, to oczywiście zostawcie łapkę do góry i koniecznie subskrybujcie kanał. Pierwszy kalendarz, jaki kupiłam w Sinsay'u, to jest z dinozaurami. On kosztuje 39,99, natomiast ja miałam jakąś zniżkę, którą wykorzystałam i finalnie zapłaciłam 35,99 zł. Ja tutaj mam też podstawkę. Przy okazji kupiłam takie drewniane klocki z Sinsay'a i one kosztowały też po zniżce 32,39 w takich pastelowych kolorach, ale to Wam pokażę na koniec, jeżeli ktoś jest zainteresowany. A teraz przechodzimy już do tego kalendarza. Na stronie było tylko napisane, że ile zawiera elementów i on ma 24 elementy. Ja nie będę po kolei 1, 2, 3, 4, 5, tylko po prostu po kolei, tak jak leci. W pierwszym jest niebieski, silikonowy dinozaur. Idziemy dalej. Obok jest 15 i mamy taki sam, tylko pomarańczowy dinozaur. Dobra, 7. Taki sam dinozaur, tylko szary. Numer 5. O, to już jest inne. Taki niebieskawy, biały brzuszek. Idziemy dalej. Czyli tutaj w takim razie są chyba takie same dinozaury. Tutaj jest taki zielony. Numer 9. To są same dinozaury. Na tę przesyłkę z Sinsay'a czekałam 5 czy 6 dni, nie wiem czemu tak długo, więc ja zamówiłam ją grubo ponad tydzień temu, w połowie października. Natomiast wiem, że teraz jest jeszcze więcej tych kalendarzy, więc trochę się zasmuciłam tym, bo tak naprawdę gdybym poczekała trochę, to jeszcze bym pokazała może jakiś jeden. Ale tak czy inaczej sądzę, że na pewno będzie przydatny dla Was filmik, jeżeli zastanawiacie się nad takim gotowym. Tutaj jest taki brązowawy. Słuchajcie, dla fanów dinozaurów to na pewno jest fajna opcja, tak? Jeżeli Wasze dzieci lubią dinozaury. One są silikonowe, więc tak naprawdę do piasku kinetycznego, do jakiejś ciasteliny, modeliny, do wody na pewno, do kąpania. O, ten jest taki inny, wyjątkowy. Ja sądzę, że do swojego kalendarza DIY, który będę robić córce, to też powrzucam kilka tych figurek, bo my dinozaury zbieramy z kul. O, ten jest fajny. Ten by się im spodobał. My zbieramy dinozaury z kul do kąpieli z Biedronki. Ale już całą kolekcję zebrałyśmy. Tutaj jest też taki malutki. Mam tu mikrofon i tak omijam. Dobrze, mamy teraz numerek 23. Numerek 23, 8, taki fioletowy. Powiem Wam, że jak się otwiera jedno okienko, to już się cała tektura wyrywa, więc o. Tu taki różowo-biały dinozaur. No, wybór kolorystyczny na pewno jest. Tych wszystkich dinozaurów.
Teraz tutaj mam 22. Taki niebieski. Już otworzę 3 ostatnie, żeby nie przedłużać. O. Ten jest ostatni, to Wam pokażę, który jest ostatni. O. Taki mamy w 14. W 19 z takim irokezem. I pod numerkiem 24 krył się taki limonkowy dinozaur. No i otwieramy drugi kalendarz adwentowy, również Sinseya. Ten już był napisany, że tutaj będą różne artykuły biurowe, typu ołówki, długopisy. On kosztował na stronie również 39,99, natomiast ja miałam na niego zniżkę i zapłaciłam 32,39 groszy. Także otwieramy. No ten z wyglądu już naprawdę jest świąteczny. I tutaj są różne te okienka, są takie malutkie i takie nieco podłużne, więc domyślam się, że to są po prostu ukryte ołówki. No i słuchajcie, pod jedynką coś się chyba przesunęło niestety i nic nie ma. Dobra, to otwieram dalej. Może gdzieś będzie podwójnie, ale tu już byłby problem tak naprawdę. Jakbyśmy otworzyły z córką. Tak zgrzane, że nie da się otworzyć. Pod dwójką również nic nie ma. Chyba tu się tak wszystko poprzesuwało. Słuchajcie, nie. Pod trójką też tu nic nie ma. Nie, to jest siódemka. Czternastka. No w tym momencie już uważam, że sens takiego kalendarza adwentowego traci sens tak naprawdę. I te okienka dużo gorzej się otwierają. Nic nie ma. No to wszystko już mi się porozwalało. Piątka. O, jest, słuchajcie, dopiero w jedenastce coś tu się uchowało. I to jest gumka do ścierania bałwanek. Tamten dinozaur na pewno był dużo lepiej wykonany. I to okienka się lepiej otwierało. Tutaj mamy ołówek. Pod dziesiątką był taki niebieski ołówek w śnieżynki. On jest malusieńki. Długości mojego palca wskazującego. Dobra, idziemy dalej, poproszę do dół. Kolejny ołówek w kształcie, znaczy wzorek laski cukrowej. To była ósemka. Numer 13. Też jest ołóweczek. Jasno-niebieski, tym razem i w śnieżynki. Taki sam jak ten granatowy. Dobra. Idziemy dalej. Czy to jest ołówek, czy długopis? Na Mikołajki, czyli pod 6 grudnia, krył się drugi taki sam ołówek. No już wzór mógłby być inny. Bo tak naprawdę nudy. O, tu już jest inny wzór. 22. Zielony ołówek. Dwadzieścia trzy mamy. Trzeci taki sam ołówek. Idziemy dalej. 21. No rozumiem, że tu będą się kryły podwójne, czy nawet potrójne. Gumka do ścierania pingwinek.
temperówka z pingwinkiem. Numer 20. Ten kalendarz już mi się cały rozwalił. O, tu jest coś fajnego. To jest taka mięciutka nakładka na ołówek Mikołaj, ale jaki on jest super mięciutki. O. Proszę bardzo. Czyli taki zestaw można skomponować z tych produktów. Zobaczcie w ogóle, jak już wygląda ten kalendarz. Tamten naprawdę nawet całkiem się nieźle trzymał, pomimo tego, że jakoś tak niezdarnie go otwierałam. Tu również jest nakładka na ołówek, pingwinek, ale ta już jest bardzo sztywna. O, taki zestaw można zrobić. Idziemy dalej, mamy 16. A zobaczcie, tutaj w ogóle wystaje temperówka z Mikołajem. 16. Kolejna temperówka, która spadła. Wracam. Temperówka z ciasteczkiem. Tak naprawdę tych temperówek to mogłaby być chociażby kredka. O, tu jest nakładka na ołówek w kształcie reniferka. Mogłoby być, nie wiem, długopis jeden, kredka. Na przykład są takie multikolorowe kredki. Mogłoby być chociaż to. Dwie temperówki, to ja rozumiem. O, kolejna temperówka. I to w dodatku taka sama, która już była, niestety. Chociaż to może też fajne, jak na przykład macie dwójkę dzieci, tak? No to wiadomo, że można podzielić. Dwójka dzieci ma takie same temperówki. O, to jest fajna opcja, tak? Bardzo tani kalendarz. To też jest nakładka na ołówek Mikołaj. Proszę bardzo. Trzy ostatnie otwieram i Wam pokazuję. Otworzyłam trzy ostatnie okienka i tutaj były też brakujące. Gumka bałwanek, kolejna temperówka z elfem, gumka do ścierania miś, gumka do ścierania Mikołaj, gumka do ścierania ciasteczko, gumka do ścierania kolejna renifer, nakładka na ołówek miś, i nakładka na ołówek ciasteczko. Chociaż kilka okienek chciałabym Wam pokazać z tego przepięknego, ogromnego kalendarza adwentowego Asborn. Widziałam też, że w tym roku pojawiła się też polska wersja. Ja tutaj ten kalendarz w tamtym roku dostałam od Eweny, od Children English Book. I tu mamy na przykład mnóstwo malutkich książeczek. Zobaczcie, mieszczą się w dłoni The Little Red Hen i to są takie mini bajeczki. Zobaczcie, bardzo proste, więc sądzę, że każdy rodzic powinien sobie poradzić. Mamy przepiękne obrazki. A do tego, co jest fajne, że ten kalendarz jest naprawdę bardzo efektowny, można go również sobie postawić. Zobaczcie, pod 19 mamy Chicken Licken i to nie zawsze są historyjki świąteczne, więc tak naprawdę te książeczki posłużą Wam na cały rok. Również dla starszych dzieci, które uczą się już czytać, pisać w języku angielskim. O, tutaj mamy czerwony kapturek. O, widzę, że przepiękne ilustracje. Zobaczcie sami. Także naprawdę warto. Także zapraszam Was również na mojego Instagrama. Tam oczywiście też Wam pokazuję te wszystkie nowości. Proszę bardzo, 21. To słuchajcie, znajdę jeszcze Mikołajki. Co kryje się pod Mikołajkami?
tutaj ten kalendarz jest naprawdę solidny. No i oczywiście jest świąteczna historyjka, czyli dziadek do orzeł. Dobrze, no to jeszcze 24, bo sama jestem ciekawa. Jedynka była? Nie, otworzyłam jedynki. Kopciusz. Proszę bardzo, kopciuszek. Kopciuszek, a jeśli chodzi o 24, tutaj takie duże drzwiczki, czy to będzie jakaś większa książeczka? Jestem ciekawa. Tak, jest dużo większa książeczka. Zobaczcie sami. Jeszcze tak porównując, pokażę Wam, tak otwierałam kalendarz z Asborn. Bardzo ładnie wszystko się otwierało. Tutaj z dinozaurami z Sinseya. Niezdarnie, ale sądzę, że naprawdę ładnie wygląda. A tak wygląda ten stationery set. No niestety, to wykonanie. No i te poprzesuwane elementy, tak, że te dwa rządki tak naprawdę były puste. No trochę... trochę nie tak. Także sami ocencie, ja jestem ciekawa, który kalendarz zrobił na Was największe wrażenie. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Zapomniałam, że jeszcze miałam Wam pokazać te drewniane klocki z Sinseya za około tam 30 zł. 100 różnych kształtów i są one pastelowe, piękne. Różne kolory, różowy pastelowy. Także jeśli chodzi o jakość, to tak, to są pomalowane tak jak za 30 zł i wykonane. Także o, na przykład tutaj jest jeden taki z defektem, ale te drewniane, na przykład naturalne, za 30 zł jak najbardziej. Na pewno dla dzieci powyżej trzeciego roku życia, te zdecydowanie, które już nie biorą żadnych przedmiotów do buzi.